Pozwolę sobie na refleksję jeszcze z naszego Wielkopiątkowego nabożeństwa. Ci, którzy byli, myślę, że mamy tą świadomość, że przeżywaliśmy naprawdę wspaniałą Bożą obecność, Boże działanie. Pośród nas mogliśmy się rozkoszować tą Bożą obecnością. Dzisiaj mamy kolejny dzień świąteczny, bardzo ważny, którym ogłaszamy, proklamujemy. Jako Kościół Jezusa Chrystusa, że Chrystus, który był zabity, umarły, powstał z grobu. I kiedy tak tutaj grupa ćwiczyła przed nabożeństwem, tą pieśń o Jego zmartwychwstaniu, to myślę, że Kościół powinien w tym momencie, wszyscy powinniśmy tutaj pląsać z radości przed Panem. A jeszcze jakby tutaj stały takich grupa trębaczy i dołączyła do tego, to byłoby to super. Dlatego, że to jest wielką radością, wiecie, i przychodzi taki czas, że kiedy Jezus przyjdzie, powiem Wam: Niebo, niebo będzie pełne szału, w sensie pozytywnym. Tam będzie taka radość, tam będzie taka chwała, tam będzie takie uwielbienie. Nie nadaremno objawienie Jana mówi, że głos Jego był jak szum wielu wód, czy chwała, która płynęła, była porównana do, 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 do odgłosu fal. Morza, oceanów. Drodzy, kiedy tak rozpoczęło się to nabożeństwo, kiedy brat Wojciech zaczął czytać teksty Bożego Słowa, sobie myślę, czy on zagląda do moich notatek, bo jeden i druga, jakby wprowadzenie do wieczerzy, i też ten początek dotyka dwóch fragmentów Słowa Bożego, które mam tutaj zapisane w moich notatkach. Ale jeszcze raz przypomnę czy przypomnijmy sobie ten 28 rozdział Ewangelii Mateusza od 1 do 6 wiersza, więcej może już nie będę czytał. A po sabacie o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim, a oblicze jego było jak błyskawica. A jego szata biała jak śnieg, a strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: Wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział: Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. To jest ten pierwszy fragment, który słyszeliśmy i który, co do którego chciałbym właśnie nawiązać dzisiejsze zwiastowanie, drodzy. Tak jak już było powiedziane, to jest najważniejsze święto w życiu Kościoła Jezusa Chrystusa. Ogłaszamy dzieło odkupienia, które dokonało się na krzyżu Golgoty, dokonało się przez Jezusa Chrystusa. Odkupienia z grzechu przez naszego Pana i Zbawiciela. A więc Apostoł Paweł pisze także w tym pierwszym liście do Koryntian. Także ten fragment już był czytany. Przypominam Wam, bracia, Ewangelię. Przypominam Wam, bracia, Ewangelię, którą Wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście. Zwróćcie uwagę, że ta Ewangelia jest bardzo z jednej strony prosta, bardzo jasna i wyraźna. Ja sobie zapisałem jakby takie trzy filary naszego zbawienia. O tym pisze apostoł Paweł w tym pierwszym liście do Koryntian. Mówi o tym, że Jezus umarł, że Jezus został pogrzebany i że Jezus powstał z martwych. Trzy takie potężne filary, prawdy dotyczące odkupienia każdego z nas. Jezus umarł, gdyż, jak słyszeliśmy, zapłatą za grzech jest śmierć. Jezus został pogrzebany, bo Biblia mówi, że bez przelania krwi nie ma przebaczenia. Jezus powstał z martwych. Abyś ty, aby abyśmy mogli zostać usprawiedliwionymi przed Bogiem. Kiedy tak rozmyślałem nad tym tekstem, nad tymi tekstami Bożego Słowa, drodzy, pamiętajmy, że Słowo Boże wyraźnie mówi, że Bóg nie ma planu bezbawienia zbawienia człowieka. To nie jest tak, że Chrystus dokonał odkupienia i zbawienia, ale może ktoś tego nie zrozumiał i Bóg jeszcze coś przygotuje. Bóg nie ma planu B. Bóg ma plan A, który realizuje od samego początku, jeszcze przed założeniem świata, Chrystus był przygotowany, aby stać się ofiarą odkupienia dla nas ludzi. A później jest konsekwentnie po upadku, zaraz yy, Pan zapowiada, że potomek niewiasty zdepcze głowę węża. A więc nie ma żadnego planu B. I słowo Boże także wyraźnie mówi, że nie ma też innej osoby, przez którą człowiek mógłby być odkupiony i zbawiony. Ludzie czasami, czasami ewangeliści, czy też mężowie Boży są postawieni pod takim krzyżowym, w krzyżowym ogniu pytań, czy ty uwierzysz jako chrześcijanin, że zbawienie jest tylko przez Jezusa i tylko ci, którzy wierzą w Jezusa i przyjęli Jezusa będą zbawieni. I czasami, kiedy to dzieje się na oczach Milionów ludzi, którzy obserwują taki wywiad, jest taka ogromna presja na tego Chrześcijanina, na tego człowieka Bożego, który głosił przez lata to samo, prawda, że zbawienie jest przez Chrystusa. I teraz, teraz nagle zostaje poddany pod takie ciśnienie i ma odpowiedzieć. I czasami niektórzy tego nie wytrzymują. I mówią, że no i tam ci też są dziećmi bożymi, i ci są dziećmi bożymi. Drodzy, ale Bóg nie ma żadnego planu B. Pismo Święte tutaj jest jednoznaczne. Nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom żadnego innego imienia, przez które mogliby być zbawieni. I mówi to nie kto inny jak apostoł Piotr, kiedy staje przed. Radą Żydowską i, i ma zdać sprawę z tego, co On czyni. On mówi, nie ma w nikim innym, nie ma żadnego innego imienia. A więc dajemy świadectwo, że zbawienie jest tylko w Chrystusie. I tam w liście do Koryntian jest napisane, że Chrystus umarł za wszystkich. Bez wyjątku, to znaczy obejmuje całą ludzkość, począwszy od Adama aż do ostatniego człowieka, który się urodzi. Umarł za wszystkich, to znaczy, że jest nadzieja dla każdego człowieka. Bóg nie zrobił jakiegoś wyjątku. Nie, Chrystus nie umarł za jakąś grupę ludzi, nie dokonał odkupienia jakiejś grupy ludzi. Żydzi myśleli, że tylko Bóg jest dla nich. Przynajmniej niektórzy, albo może większość. Ale Słowo Boże tak nie mówi. Już w Starym Testamencie wielokrotnie Bóg dawał znaki, że On chce się dać poznać narodom, ludom przez swój wybrany naród, ale Jego odkupienie, Jego łaska, Jego zbawienie sięga poza Izrael i dotyczy całej, całej ludzkości. Dlatego też Pan Jezus powiedział: Tak, ja jestem droga i prawda, i żywot, i nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. A więc kiedy dzisiaj ogłaszamy i mówimy o zmartwychwstaniu Pana, mówimy o tym wielkim dziele odkupienia, mówimy, że ono obejmuje wszystkich i ono jest dokonane tylko w tej jednej osobie, którą jest Syn Boży Jezus Chrystus. I to, drodzy, jest niezwykle ważne, dlatego że będziemy poddawani różnej presji, różnego rodzaju myślą i diabeł będzie próbował w różnoraki sposób podważyć w nas to przekonanie i tą pewność. Czy ty myślisz, że tylko tak, że to chrześcijaństwo jedynie ma rację, czy to tylko pismo święte ma rację? I my możemy powiedzieć tak, właśnie tak. Tylko przez Jezusa i w Chrystusie jest dokonane zbawienie. Bóg postanowił, Bóg dokonał, Chrystus wypełnił i, i teraz każdy, który do Niego się zwróci, będzie Mu okazana łaska i miłosierdzie ze strony Boga. I możemy czuć się komfortowo, drodzy, bo to nie myśmy powiedzieli, ale to mówi sam Wszechmogący Bóg, Ten, który jest Stwórcą ludzkości, Ten, który jest Zbawcą. Kiedy mówimy o zmartwychwstaniu, czasami ludzie mówią, tak, Wy mówicie o pewnej religijnej prawdzie, ale chciałbym, żebyśmy zobaczyli i przyjrzeli się w tym krótkim czasie tego zwiastowania, pewnym faktom historycznym i chciałbym, żebyśmy spojrzeli na zmartwychwstanie Chrystusa przede wszystkim jako na wydarzenie historyczne, nie religijne, chociaż, tak, chociaż takim staje się przez sam fakt. Ale jest to wydarzenie historyczne, które miało miejsce i każdy człowiek, który podchodzi do kwestii wiary lub niewiary, przyjęcia lub odrzucenia Chrystusa, powinien zmierzyć się z faktem zmartwychwstania Chrystusa że to nie jest w tej dziedzinie poglądów, wierzeń, ale jest to w dziedzinie faktów, wydarzeń, które miało miejsce i ty, i ja muszę coś z tym zrobić, muszę się do tego ustosunkować. I to ma wpływ na całe moje życie tutaj, na wieczność, i nikt z nas, z ludzi nie może od tego uciec, od tego wydarzenia. A więc mówimy o konkretnym wydarzeniu. Oto niewiasty rano, trzeciego dnia, wczesnym rankiem, wybrały się do grobu i szły tam do grobu, aby namaścić ciało Jezusa. Jednym z pierwszych takich, takich prób podważenia całego faktu zmartwychwstania było to, drodzy, że zaczęto rozgłaszać, że uczniowie wykradli ciało Jezusa z grobu. I wzięli to ciało i później zaczęli właśnie opowiadać i mówić o zmartwychwstaniu. Liberalna teologia w XVIII, XIX wieku powiedziała tak, że to Kościół na swoje potrzeby stworzył pewne doktryny, pewne prawdy. Ale kiedy czytamy Boże Słowo, kiedy przyglądniemy się faktom, zauważamy, że to nie uczniowie stworzyli informacje, że Chrystus zmartwych stał, ale to właśnie zmartwychwstały Chrystus dał im to przekonanie, wzbudził w nich to przekonanie, tą świadomość, że jest, że Chrystus zmartwych stał i żyje. To właśnie wydarzenie zmartwychwstania, to ukazanie się Chrystusa zmartwychwstałego stałego spowodowało, że oni zaczęli mówić o zmartwychwstaniu. staniu. Moi drodzy, wszystkie fakty pokazują, że e, tak jak te niewiasty, przecież one nie szły e, do grobu spodziewając się żywego Chrystusa. One niosły maści, aby namaścić ciało umarłego. One, one nawet w głowie nie miały myśli, że może być inaczej. Już nie mówię o apostołach, bo ci to siedzieli ze strachu zamknięci w, swoich, e, w swoim gdzieś tam pokoju, jak to mówią, w górnej, w górnej izbie. I ze strachu pozamykali się. Więcej, dla nich sprawa z Jezusem się zakończyła. Jezus ich zawiódł. Oni myśleli, że On odbuduje Królestwo Izraela, ale już go pogrzebali, on umarł. Oni to widzieli. Sprawa z, z ich mistrzem się zakończyła. A teraz siedzieli zamknięci z bojaźni przed Żydami. Nawet nie wybrali się do grobu. Cała ta Spekulacja, że uczniowie dokonali jakiejś mistyfikacji, ukradli ciało, zaczęli ogłaszać zmartwychwstanie, ma się kompletnie nijak do faktów. Do tego, co jest zapisane w annałach czy w tekstach historycznych, a za takie też możemy i powinniśmy brać teksty pisma świętego Starego i Nowego Testamentu. Drodzy, gdy Jezus im się ukazał. Pierwszego dnia, tego pierwszego dnia, kiedy powstał martych, pamiętacie, przyszedł do nich, przeszedł do, tak po prostu przez drzwi i ukazał im się, co oni myśleli. Słowo Boże mówi, że oni krzyknęli ze strachu, bo myśleli, że widzą, co widzą? Ducha, że widzą ducha, zjawę, że, że to nie jest stały Chrystus. A on mówi, nie, nie, to ja jestem. Popatrzcie, oto moje ręce, popatrzcie, oto mój Bóg przebity. Wiecie, była tak ogromna w nich niewiara, tak wiele było wątpliwości, tak wiele było zamieszania, że oni byli ostatnimi, powiem Wam, byli ostatnimi, którzy by mieli spodziewać się zmartwychwstania Pana. Jest to szokujące. Bo przecież przez trzy i pół roku byli z Jezusem. Trzy razy Jezus wyraźnie mówił, że zostanie zabity, a trzeciego dnia powstanie martwych. A diabeł jakby im wykradł tą prawdę z ich umysłów, z ich serca. Wiecie, że możemy być okradzeni, jesteśmy okradzeni. Kiedy tutaj siedzisz, słuchasz Bożego Słowa, z jednej strony Bóg chce do Ciebie mówić, a z drugiej strony przeciwnik diabeł robi wszystko, żebyś ledwo wyjdziesz z tego miejsca, zapomniał, co było zwiastowane. On wykrada słowo z serc. Jestem zdumiony, jak uczniowie pozwolili sobie wykraść tą prawdę i kompletnie nie byli nastawieni, przygotowani, nie oczekiwali, nie spodziewali się, że Chrystus zmartwychwstanie. stanie. I byli tym zupełnie za zaskoczeni. Było dużo niepewności. Słowo Boże mówi: nawet kiedy Jezus był zabierany na ich oczach do nieba, wielu z nich, inny z ewangelistów mówi, miało wątpliwości, ciągle gdzieś tam się wahali. Tutaj takim dobitnym przykładem jest Tomasz. Już kobiety mówiły, już apostołowie mówili, że widzieli Pana. A pamiętacie, co Tomasz powiedział: Jeśli nie zobaczy Jego ran. Jeśli nie włożę palca w jego bok, nie uwierzę. Gdzie tu mo można mówić, że apostołowie wymyślili tą całą historię o zmartwychwstaniu, jak oni byli gorszymi, jeśli chodzi o to spojrzenie, niż starsi izraelscy arcykapłani? Bo oni o tym pamiętali. Przyszli na drugi dzień do Piłata i mówią, ten, ten zwodziciel. Jezus, tak go nazwali. Ten zwodziciel, on mówił, że on powstanie trzeciego dnia, a więc daj straż, niech pilnują grobu, niech opieczętują grób, bo on mówił, że trzeciego dnia w zmartwychwstanie, żeby się nie stało tak, że ukradną jego ciało, a później będą mówić o stanie i, i, i będzie gorsze kłamstwo niż wcześniej. Popatrzcie. To tamci zapamiętali, wrogowie zapamiętali. A ci, którzy chodzili z Jezusem, słuchali. I to mi mówi do mnie, jak ty i ja, jak słucham Słowa Bożego, kiedy czytam Boże Słowo, ile z tego Słowa tak naprawdę, z tej prawdy zadomawia się, zadomawia się w nas, jest część, staje się częścią, częścią nas. Fakty, drodzy. Jeśli nie zobaczę, nie dotknę. Liczą się fakty. I, i tutaj jestem, możemy być wdzięczni, że Słowo Boże nie tworzy z apostołów takich superbohaterów wiary. Oni od razu we wszystko wierzyli. Nie. Oni byli bardzo, bardzo podobni do nas. Mający wątpliwości, wahania, zapytania, tam było dużo niewiary i nagle odkrywam i ten tekst biblijny staje się dla mnie tym bardziej wiarygodny, bo nie próbuje malować fałszywego obrazu tych, którzy, o których rozpoczął się Kościół Jezusa Chrystusa. A więc to nie oni tworzą poselstwo. To fakt zmartwychwstania sprawia, że oni rozumieją, co się wydarzyło i dlatego przekazują prawdę o zmartwychwstaniu. I my jesteśmy tymi, którzy mają w tym udział, jesteśmy ich następcami, którzy, którzy w tym łańcuchu pokoleń możemy dawać świadectwo o zmartwychwstałym Chrystusie. Tak więc arcykapłani, starsi, wyprosili wyprosili na piłacie aby dał im po prostu straż aby pilnowała grobu natomiast ci którzy mieli wierzyć byli pogodzeni ze śmiercią pana uważali że wszystko już się zakończyło tak więc oni pierwsi powinni zostać przekonani pierwsi powinni uwierzyć że Pan Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jak oni, jak możemy sobie to wyobrazić, jak ci, którzy tak wątpią, nie mają żadnej wiary, nie oczekują na nic więcej, że oni przychodzą do grobu? Tam jest napisane, że oni ze strachu siedzieli w tym, ale teraz będąc tak pełnymi wątpliwości, po pierwsze, no jak tutaj rozpocząć działanie, a tam jeszcze jest straż, oddział. Rzymskiego wojska. Tam jest użyte to, to był oddział, który liczył od 4 do 16 żołnierzy, świetnie wyszkolonych. To byli ludzie, którzy potrafili postawić się i wytrzymać napór batalionu przeciwnika. Świetnie wyszkoleni ludzie. I teraz tych, dwu, tych 12, 11, którzy tam było pełnych strachów, niewiary, jeszcze od oni idą. I oni podejmują jakąś walkę, żeby wykraść ciało Jezusa, żeby coś udowodnić, w co sami nie wierzyli. Po prostu to nie ma żadnego sensu. Ale tak próbuje przeciwnik zabrać wiarę i przekonanie z serc wierzących. Wiecie, w XVIII wieku, racjonal, kiedy umysł zaczął brać górę, i ludzie wierzyli w nieomylność ludzkiego umysłu, racjonaliści wymyślili teorię omdlenia, że Jezus nie umarł, omdlał, tylko zemdlał na krzyżu. I teraz wyobraźmy sobie to, co oni próbują powiedzieć, a to, co mówią fakty historyczne zapisane w, w tekstach biblijnych. Oto Chrystus, który jest ubiczowany, którego Plecy w wyniku biczowania są wielką miazgą mięśni, porozrywanych żył, wystających. Można zobaczyć na jego plecach kości, poszarpane ciało. On przecież nie jest w stanie nawet nieść tej belki na krzyż, na golgotę. Biorący Renejczyka, ta belka ważyła około 50 kilo. On nie był w stanie. Przybili go do krzyża. Wiecie sam fakt sam fakt ukrzyżowania ta śmierć była okrup, okrutna Nawet rzymianie mieli przejawiali litość dla skazanych na ukrzyżowania został przybity w takim stanie A później jeszcze rzymski żołnierz przebija jego bóg i wypływa krew i woda dla każdego lekarza jest to znak Niechybnej śmierci. I on tam jest tak zraniony, zabity, a szczerze powiem tak: Rzymianie byli szpecami od zabijania. Oni wiedzieli, kiedy ktoś umarł. Zresztą słowo Boże wyraźnie mówi: gdy podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł, nie połamali jego goleni, ale na wszelki wypadek jeden z żołnierzy wziął i przebił jego bok, aż do serca wypłynęła krew i woda. On miał omdleć? Jak oni stwierdzili, będąc na miejscu, ci, którzy dokonywali egzekucji, oni widzieli tych dwóch łotrów, połamali im golenie. Wiecie, jak to się odbywało? Brał pałkę rzymski żołnierz, bo te nogi przybite gwoździem, on próbował się ten skazanie troszeczkę podnieść, żeby mógł zaczerpnąć powietrza. A kiedy opadał, dusił się sam sobie. I on się podnosił. Kiedy mu złamali golenie poniżej kolan złamali kości, on nie był w stanie się podnieść i umierał. Dusił się. Ale kiedy podeszli do Jezusa, mówią, nie trzeba łamać jego goleni. On jest martwy, ale dla pewności. I teraz wyobraźcie, że ten Jezus tak, w takim stanie, stwierdzony jest zgon, lekarz wydał akt zgonu albo śledczy. A później owinięli go w płótna. 50 kilo, pamiętacie tam 100 funtów, 50 kilo e, miry i innych wonnych maści. I wiecie, tego umarłego zawijano i przekładano to tymi maściami, i był w takiej zawinięty aż po głowę całkowicie. I złożono go do grobu. Nie dość tego. Przywalono ogromny kamień. Te niewiasty mówiły, kto nam odwali. Ten wielki kamień. Kto to zrobi? Martwiły się o to, bo wiecie, obliczono, że ten kamień mógł ważyć od półtorej tony do dwóch ton. Był blokowany na klinie, i później, kiedy włożono tam umarłego, odsuwano i on się po prostu był w takim, jakby łożysku, i zasunął. Grób się zasunął. Kto nam odwali kamień? I teraz oni mówią tak, stworzyli teorię omdlenia. Oto Jezus nie umarł, ale omdlał. I ten Jezus tak zbity, stwierdzono jego zgon. On nagle tam ożywa. Nie dość tego, jest tak, z, tak e, e, zmasakrowane jego ciało, tak słaby, ale on ma siłę, żeby się odwinąć z tego wszystkiego, a później bierze ten półtoratonowy głaz i on go odsuwa. Nie dość tego, tam jeszcze są wartownicy a później pełen chwały ukazuje się uczniom. Nie ma to żadnego sensu. Ale ludzie potrafią wymyśleć wszystko, żeby tylko nie uwierzyć. Potrafią wszystko sobie przedstawić, największe absurdy uznać za fakt, a to, co jest tak, naj tak prosto i jasno powiedziane, odrzucić tylko dlatego, żeby nie uznać, że Jezus Chrystus, który był umarły, powstał z martwych i żyje. Bo musieliby w Nim uznać Boga, Pana I Zbawiciela. To nie jest problem intelektu, to jest problem wiary. I moi drodzy, a inni z kolei powiedzieli tak, nie, nie, to była ogromna halucynacja. Widzieli ducha, widzieli zjawę, ale nie widzieli zmartwychwstałego Chrystusa. Wiecie, jest co najmniej pięć warunków, żeby nastąpiła halucynacja, ale ja tylko przedstawię trzy. Pierwsze to jest zaburzenie osobowości. Człowiek, który ma halucynację, ma zaburzenia osobowości. Może mieć ogromne problemy. Raz widzi siebie takim, raz zupełnie innym. Nie chcę tutaj nazywać, ale chodzi o zaburzenie osobowości. Po drugie, człowiek każdy ma swoje doświadczenia z przeszłości. Nie mamy wszyscy takich samych przeżyć i doświadczeń, które mają wpływ na nasze subiektywne odczucia. Każdy z nas jest inny. I po trzecie, żeby nastąpiła halucynacja, ludzie tego pragną, pragną to widzieć, oczekują, spodziewają się, tworzą nawet pewien klimat, aby czegoś doświadczyć, aby coś zobaczyć. Prawda? Tak to działa. Ale fakty są zupełnie, zupełnie inne. Jak już powiedzieliśmy, niewiasty kompletnie nie oczekiwały na zmartwychwstanie. Apostołowie kompletnie nie oczekiwali na zmartwychwstanie Pana. Tomasz kompletnie nie mógł wierzyć w to, co było mu przekazywane. A przecież Jezus nie tylko im się ukazał. Nagle list do Koryntian, który czytaliśmy, 15 rozdział: że pewnego razu Jezus ukazał się pięciuset braciom naraz, w jednej chwili. O ludziach. Czy wszyscy mieli zaburzenia osobowości? Czy wszyscy mieli te same doświadczenia? Tak różnych temperamentów, tak różnych osobowości. I wszyscy akurat oczekiwali, że zobaczą Pana. I to był jakiś seans oczekiwania, że zobaczą Pana. Absolutnie nie. Absolutnie nie. A co powiemy o człowieku, który jechał do Damaszku? Który tępił tych, którzy wgłosili, że Chrystus żyje, stał, że jest Panem, że jest Zbawicielem. I on mówi: I mnie, ostatniemu, jako poronionemu płodowi, ukazał się Jezus. Przecież on, wie, on tak wierzył, on był tak przekonany, on z tym walczył. Żaden Chrystus nie zmartwychwstał. To jest bajka, którą chrześcijanie opowiadają. On nie jest naszym Chrystusem, on nie jest tym, który zmartwychwstał. I oto w drodze do Damaszku mówi: Widziałem Pana i słyszałem Jego głos, jak do mnie powiedział. I z tego, który był przeciwko Bogu i Chrystusowi, stał się największym apostołem, zwolennikiem i naśladowcą Jezusa Chrystusa. Gdzie tu mówić o halucynacji? Drodzy, albo będziemy poważni, albo ludzie poważnie zaczną traktować Boże Słowo. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli, że yy, kwestia zmartwychwstania to nie jest prawda tylko teologiczna, religijna. Ale przede wszystkim fakt historyczny, który miał miejsce, i za tym faktem historycznym idzie cała ta prawda dotycząca odkupienia i zbawienia Twojego i mojego i całej ludzkości. I człowiek musi się z tym zmierzyć, musi ocenić, bo wiedz o tym, że Chrystus żyje, że Chrystus stał i że będziesz musiał się z nim spotkać. I na pewno się spotkasz. Bo Biblia mówi, że kiedy on przyjdzie, wszyscy staną przed nim, przed jego tronem sędziowskim. Wszyscy będą postawieni, jedni po prawicy, inni po lewicy. Wszyscy go zobaczą. Ci, którzy go przebijali, także go zobaczą. Powiedziałem w Wielki Piątek coś takiego. Grzech ukrzyżowania Chrystusa jest przebaczalny. Jest przebaczalny. Ci, którzy go krzyżowali, kiedy pokutowali, dostępowali łaski przebaczenia. Wiecie, że pod krzyżem był jeden, który się nawrócił. Wiecie, kto to był? Setnik Rzymski. On pierwszy, o nim jest powiedziane, kiedy widział, jak Jezus oddał ducha, jak skonał, kiedy modlił się przecież. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co Czynią. A więc ten grzech jest przebaczalny, i Słowo Boże mówi, że stało się to według planu i wyroku Bożego. Oni zrobili straszną rzecz, ale Bóg nad tym wszystkim czuwał. To miało się stać. Bóg oddał swojego syna, Chrystus oddał swoje życie, aby nas odkupić. Doktor Paul Mayer zauważa z perspektywy historycznej, że. Jeżeli cały materiał dowodowy zostanie dokładnie i uczciwie przebadany, rzeczywiście słuszne jest według kanonów badań historycznych wnioskowanie, że grób, w którym Jezus został pochowany, był pusty. Rankiem tej pierwszej Wielkanocy. I w źródłach literackich, posłuchajcie, w źródłach literackich, inskrypcjach czy archeologii nie został dotychczas odkryty ani strzępek materiału dowodowego, który przeczyłby temu stwierdzeniu. Oto Chrystus powstał z martwych, bracia i siostry. Halleluja! My nie wierzymy w coś, co sobie wymyśliliśmy, co pierwszy Kościół wymyślił. Oto Bóg daje dowód. I dwie jeszcze bardzo ważne uwagi badania historyczne muszą opierać się na wszystkich uwzględnionych faktach. Ci, którzy tworzą różne teorie, wybierali sobie niektóre tylko wydarzenia, aby udowodnić swoje, swoją własną koncepcję, a więc muszą opierać się na wszystkich faktach. I nie należy naciągać materiału dowodowego do wymyślonych uprzednio teorii. Należy pozwolić przemawiać faktom samym za siebie. O co chodzi? Że człowiek, który ma swój własny pogląd, chce narzucić go na prawdę i szuka to, co będzie potwierdzać jego własny sposób myślenia i w tym go utwierdzać. Ale nie w ten sposób mamy pozwolić przemawiać prawdzie i faktom, abyśmy mogli myśleć tak, jak mówi Boże Słowo. I ostatnia rzecz. To, że Chrystus powstał z martwych, to dowodem tego jesteśmy my tutaj dzisiaj zgromadzonymi. Gdyby Chrystus nie żył, nie byłoby nas tutaj. Ale my tutaj dzisiaj dajemy świadectwo, że spotkaliśmy się z żywym, zmartwychwstałym Chrystusem, mamy. Oto ty i ja, gdyby Chrystus nie żył, nie byłoby mnie tutaj. Ale Chrystus, gdy miałem 16 lat, przemówił do mnie, pokazał mi bardzo wyraźnie na moje życie. Pokazał, że on żyje. I dlatego ja poszedłem za nim. Ty i ja jesteśmy dowodem, że on żyje. Twoje i moje osobiste świadectwo jest świadectwem zmartwychwstałego, żywego Chrystusa. On przebacza grzechy i ty o tym wiesz. On uzdrawia i ty o tym wiesz. On daje siłę i moc i przemienia życie. I ty i ja możemy tego doświadczać i doświadczyliśmy. Gdyby nie żył, nie mielibyśmy tych doświadczeń. George McDowell mówi o sobie, kiedy pisał na temat zmartwychwstania. Jako ateista, który chciał udowodnić, że chrześcijaństwo jest fikcją i nie ma, e, prawda o zmartwychwstaniu nie jest prawdą historyczną, powiedział tak, kiedy zmagałem się w wyniku dowodów, które zaczęły do mnie docierać, że on naprawdę żył, umarł i zmartwychwstał. I to było tak mocne, tak przekonujące, a z drugiej strony moje ego, moje ja walczyło i zmagało się z tym. I do czwartej nad ranem nie mogłem spać i zmagałem się z tym faktem, co zrobić z Jezusem, który żyje, który jest martwych stały, jest obecny. I w końcu. Oddałem mu swoje życie, poprosiłem go tak, jak umiałem, aby przebaczył mi moje grzechy. I ugiąłem się i poddałem mu samego siebie. I przyszedł do mojego serca. Nie wydarzyło się coś niezwykłego, ale nagle po tym wydarzeniu o, o, po prostu uwierzyłem, że skoro tak jest napisane, uwierzyłem, że On za mnie umarł i to wystarczy, ja temu wierzę, że On mi przebaczył. Mówi, nie było żadnego gromu, żadnego światła, niczego, ale przez sześć miesięcy namogłem obserwować, jakie on zaczął dokonywać zmiany w moim wnętrzu, w moim sercu. Byłem człowiekiem bardzo nerwowym. Jeżeli ktoś mnie zdenerwował, byłem gotów nawet go rozszarpać, ale nagle odkryłem, że we moje wnętrze zostało uzdrowione. Ja zaczynam inaczej reagować na ludzi. I wiele innych rzeczy, mówi, zacząłem dostrzegać te, te zmiany. One następowały jakby krok po kroku, ale następowały. Nienawidziłem ojca. Jego ojciec był alkoholikiem. Mówi, kiedy pił, kiedy miałem gości, kiedy przychodzili do mnie koledzy, koleżanki, własnego ojca zabierał gdzieś tam, bo mieli farmę do stodoły, przywiązywali, żeby im nie przeszkadzał, żeby nie przyniósł mu wstydu. Nienawidziłem go. Ale kiedy Chrystus z martych stałych przyszedł do mego serca, kiedy go uznałem i zaufałem i oddałem mu moje życie, wszystko się zmieniło. I kiedy mój tato wszedł pewnego razu, kiedy leżałem, nie wiem on, czy chory wtedy był, czy yy, słaby, ale już po, tym, po tej swojej decyzji, popatrzył na tatę, bo przedtem mu mówił: Nienawidzę cię. Popatrzył na tatę, mówi: Tato, kocham cię. Nagle zobaczy, jak łzy płyną z oczu Ojca. Ojciec mówi: Ty, synu, mnie takiego kochasz? Mówi: Tak, bo ten Jezus, któremu zaufałem, przebaczył mi, jest teraz w moim sercu i mam miłość do Ciebie, Tato. I ten alkoholik, zrujnowany przez alkohol, człowiek, Ojciec, mówi: Skoro ten Jezus dokonał takiej zmiany w Tobie, to może uczyni i ze mną. I poszedł, uklęknął i prosił Boga, Jezusa, aby mu przebaczył, aby go oczyścił, aby dał mu moc do nowego życia. I wiecie, on mówi tak: u mnie to był proces, ale kiedy popatrzyłem na mojego Ojca, jak oddał życie Chrystusowi, to, to było tak, jakby w jednym momencie wszystko się zmieniło. Całe jego życie w jednym momencie się zmieniło. To było tak ewidentnie widać tą bożą zmianę w jego życiu. Natychmiast. Dlaczego? Bo Jezus Chrystus żyje. On żyje, bracia i siostry. I dlatego tu jesteśmy, dlatego to świętujemy, dlatego ogłaszamy i będziemy o tym mówić tak długo, aż nasz Pan Jezus Chrystus nie powróci. Ale to, że żyje. Dzisiaj także człowiek może się z Nim pojednać. Wiecie, gdyby Jezus już przyszedł, nie miałbyś szans. Czas łaski się skończy. Ciągle On jeszcze trwa, ale Słowo Boże mówi, że On nie będzie na wieki trwał. Że w pewnym momencie drzwi zostaną zamknięte. Dlatego dzisiaj jest dzień, teraz jest czas, abyś mógł po prostu przyjść do Chrystusa, zawołać. I powiedzieć mu Jezu, przyjdź do mego życia. Przebacz mi moje grzechy. Chcę należeć do Ciebie, ale decyzja należy do każdego z nas. Wiedz o tym i wiedzmy o tym, drodzy, Chrystus żyje. On powstał z martwych, i możesz Go doświadczyć, tak jak wielu z nas na tym miejscu, większość z nas. Tak jak doświadczył tego i wspomniany brat, jego ojciec, Chcielibyśmy powstać. Ja może poproszę brata Wojciecha, aby poprowadził nas w zakończeniu. Pamiętajmy o tym, czy jesteś już pojednany ze zmartwychwstałym, czy uwierzyłeś i zaufałeś Jego łasce, czy wzywałeś Jego imienia dla przebaczenia swoich własnych grzechów. To jest niezwykle istotne. Amen.